Państwu, witam serdecznie, nazywam się Kłania. Kolejny spacer po siódmym okręgu wyborczym. Dziś zabieram Państwa pod wiadukt w ciągu Alei Boja Żeleńskiego. Tutaj ruch odbywa się wahadłowo i jest to jeden z punktów programu Komunikacja, Infrastruktura, Kultura. Jeden z najważniejszych punktów tego programu, który chciałbym zrealizować. Jest jedno z najważniejszych miejsc dla układu komunikacyjnego osiedla Karłowice. No i w niesprzyjających okolicznościach od skrzyżowania z Aleją Kasprowicza do placu Kromera, korzystając z przejazdu przez ten wiadukt, jedziemy 15 minut. Jeżeli dwa razy dziennie spotka nas taka wątpliwa przyjemność, licząc 250 dni w roku, 5 dróg spędzamy pod tym wiaduktem. On wymaga natychmiastowej przebudowy, ale upłynnienie ruchu pod nim może spowodować zatkanie następnych skrzyżowań. Także dwa sąsiednie skrzyżowania z ulicą Orkana i z ulicą Długosza także powinny być przebudowane. Tam z boku jest przejście dla pieszych. W ciągu dnia jeszcze ludzie decydują się na przejście przez nie. Natomiast w nocy nie ma tam żadnego oświetlenia, wygląda to strasznie. Widziałem, że sporo osób korzysta tutaj z przejścia bezpośrednio pod wiaduktem, ponieważ przynajmniej trochę światła z lamp drogowych. Przy okazji, jak już jesteśmy na ulicy Boja Żeleńskiego, to przydał mi się gruntowny remont chodników po stronie, od strony Kasprowicza idąc w kierunku do placu Kromera, są w dramatycznym stanie. Jeżeli Państwo jesteście za wybieraniem takich rozwiązań w zakresie komunikacji i infrastruktury, które będą sprzyjały temu, że będzie nam się żyło naprawdę lepiej, to 16 listopada proszę głosować na listę numer 7 Nowa Prawica. Jeżeli sympatyzujecie Państwo także z programem Komunikacja, Infrastruktura, Kultura, w skrócie KIK, to ja go propaguję, jestem na miejscu, już tej listy. Dziękuję Państwu za uwagę.